W wyniku działań człowieka trzecia planeta od Słońca już prawie nie potrzebuje odbitego światła słonecznego, by jasno świecić. Granice światła i ciemności wyznacza nam rozwój cywilizacji. Tej samej, której zawdzięczamy coraz większą wiedzę o kosmosie, a która paradoksalnie pozbawia nas możliwości obserwowania tego piękna nieba i gwiazd, jakim cieszyli się nasi przodkowie jeszcze kilka wieków temu. Sztuczne światło nigdy nie zasypiających miast, tworzące tak zwaną łunę miejską, zamyka nas pod kopułą, spod której nie widzimy prawdziwie ciemnego nieba. W Europie istnieją już tylko nieliczne enklawy ciemności. Południowo-wschodni kraniec Polski to jedno z niewielu miejsc, gdzie nocne niebo wciąż jest rozgwieżdżone i zachwyca turystów, astronomów i każdego, kto choć raz na nie spojrzał. By jednak mogło nadal zachwycać i przyciągać w ten rejon Polski, konieczne są działania, które będą je promować i chronić. Do takich działań należy stworzenie Parku Ciemnego Nieba w Bieszczadach, między innymi w gminie Lutowiska. Gmina Lutowiska jest gminą graniczną, sąsiadującą jednocześnie z Ukrainą i Słowacją. Swym zasięgiem obejmuje najwyższe partie polskich Bieszczadów oraz malowniczą Dolinę Sanu, który ma tutaj swoje źródła. Połowa obszaru gminy objęta jest ścisłą ochroną przyrody w ramach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze tych terenów powodują, że Lutowiska są gminą typowo turystyczną, którą z roku na rok odwiedza coraz więcej osób. Dzisiejszy charakter tego terenu został ukształtowany przez przedstawicieli różnych kultur i religii. Można tu odnaleźć materialne dowody obecności ludności żydowskiej. Miejsca kultu wyznawców wiary grekokatolickiej w zachowanych malowniczych cerkwiach, jak choćby ta w Chmielu czy w Smolniku. Obok nich znajdują się też kościoły katolickie, jak ten neogotycki pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa w Lutowiskach. Historia nie dla wszystkich była jednakowo sprawiedliwa. Tym, którym jej zawirowania nie pozwoliły pozostać tu do dziś, poświęcono miejsca pamięci. Oto jedno z nich. Bardziej dociekliwym pozostaje podążanie śladami dawnych, nieistniejących już dziś wsi, które daje możliwość szczątkowego wyobrażenia sobie, jak kiedyś wyglądało tutaj życie. Lutowiska to gmina dbająca o turystów i życzliwa wszystkim, którzy ją odwiedzają. To raj przede wszystkim dla miłośników pieszych, górskich wędrówek. Oznakowane szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne prowadzą najważniejszymi pasmami i szczytami Bieszczadów. Na tych, którzy wolą spędzać wolny czas na dwóch kółkach, czeka ponad 100 km szlaków rowerowych o różnym stopniu trudności. Ci, którzy uwielbiają oglądać świat z wysokości siodła, także znajdą coś dla siebie. A Bieszczady z tej perspektywy są szczególnie piękne. Na gości czeka kilka ośrodków jeździeckich oraz prawie 150 km szlaków konnych. Bieszczady to przede wszystkim aktywny wypoczynek, od którego można sobie również zrobić przerwę, zatrzymując się w punktach widokowych lub odwiedzając miejsca, gdzie doskonała kuchnia i zdrowy sen uzupełnią nadwątlone siły. Baza turystyczna gminy liczy około 2000 miejsc noclegowych, więc każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do relaksu i odpoczynku. Dla spragnionych rozrywki w gminie odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Nawiązujące do tradycji jarmarków w Lutowiskach organizowane są cyklicznie powojenne targi końskie. Można tu nie tylko podziwiać piękne hucuły, ale również jak przed laty wziąć udział w licytacji. Dla chcących zobaczyć chlubę Bieszczadów, Żubry, Nadleśnictwo Stuposiany stworzyło specjalny kompleks, gdzie z bliska można podziwiać te piękne zwierzęta. Podczas odbywającego się w okresie letnim Dnia Żubra prowadzone są zajęcia edukacyjne na temat ochrony żubrów w Bieszczadach. Dużą popularnością cieszą się organizowane zimą wyścigi psich zaprzęgów. Zawody przyciągają do Lutowisk najlepszych zawodników nie tylko z Polski, ale i ze świata.
Dla miłośników białego szaleństwa organizowane są zawody w narciarstwie biegowym. Charakter Bieszczadom nadaje przyroda, zmuszająca do pokory, ale i wywołująca niekłamany zachwyt. Karpacka Puszcza zamieszkana jest przez wiele gatunków zwierząt, unikatowych w skali całego kraju, występujących jedynie w Bieszczadach. Ponad lasami górują połoniny, wyjątkowe zbiorowiska muraw alpejskich i subalpejskich. Niezliczone bogactwo flory i fauny sprawia, że dobrze będą się tu czuli zarówno zapaleni tropiciele sekretów natury, jak i wrażliwi na piękno przyrody amatorzy. Niedocenianym bogactwem Bieszczad jest nocne niebo, inne niż w pozostałych zakątkach Polski. Wielu biwakujących tu turystów mówi o towarzyszącym im wrażeniu niespotykanej bliskości nieba. Bliskości takiej, że wystarczy rękę wyciągnąć, aby dotknąć gwiazd. Skąd takie wrażenie? Bo w Bieszczadach nie brak miejsc, gdzie widok gwiezdnego nieba nie jest rozpraszany przez sztuczne światło miast. Niestety, nawet w Bieszczadach widać już gdzieniegdzie skutki zanieczyszczania sztucznym światłem. Dociera tu bowiem światło z miejsc odległych o dziesiątki kilometrów, z Polski, Ukrainy czy Słowacji. A i w samych Bieszczadach nie wszystkie obiekty są prawidłowo i przyjaźnie dla środowiska oświetlone. Dużym zagrożeniem dla gwiezdnego bieszczadzkiego nieba są źle dobrane i nieprawidłowo zamontowane lampy diodowe. Tanie w eksploatacji, często wykorzystujące energię odnawialną słońca czy wiatru, które jednak świecą przez całą noc. Często nie na drogi i otoczenie budynków, ale w niebo. Aby chronić ten unikalny już w Europie zasób, jakim jest ciemne, rozgwieżdżone niebo, należy dbać, aby zanieczyszczenie światłem było ograniczane. Stosować właściwe typy lamp. Nie świecić, gdy światło nie jest naprawdę potrzebne. Naturalne ciemności to jeden z ekologicznych zasobów potrzebujących ochrony. Nie tylko z powodów estetycznych czy dla turystów. Aby chronić ten obszar Bieszczadów, w Lutowiskach powołano do istnienia Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady. Park jest obszarem rozszerzającym ochronę przyrody o ochronę ciemnego nieba w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery Karpaty Wschodnie. Powierzchnia całkowita parku wynosi niecałe 114 tysięcy hektarów. Rozgwieżdżone niebo i chroniący je Park Gwiezdnego Nieba są podstawą do tworzenia nowych produktów turystycznych, produktów związanych z astroturystyką. Produktów, które pozwalają przedłużyć sezon turystyczny, zatrzymać turystę na nocleg, a jednocześnie są innowacyjne i trudne do skopiowania przez inne, znacznie mocniej zanieczyszczone światłem regiony kraju i Europy. Nowe produkty astroturystyczne są oferowane przez właścicieli pensjonatów i agroturystyki oraz bieszczadzkie przedsiębiorstwa. Fundacja Bieszczadzka stworzyła nową kategorię certyfikacji obiektów turystycznych w Bieszczadach. Obiekt przyjazny astronomii. Niebo w Parku Gwiezdnego Nieba jest jednym z najmniej zanieczyszczonych światłem w Polsce i Europie. By uzmysłowić sobie, co to oznacza, wystarczy wziąć pod uwagę fakt, że gdy zwykle widzimy jedynie około 2000 gwiazd, a w miastach o wiele mniej, w Bieszczadach dostrzec można ich prawie 3 razy więcej. W sierpniowe noce, kiedy Perseidy przecinają niebo, starajmy się zobaczyć moment, gdy spadają gwiazdy, by zdążyć pomyśleć życzenie. Wybierając się do Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady, możecie śmiało przygotować ich długą listę. Jedno na pewno będzie się powtarzać u wielu z Was. Życzenie częstego powracania w to miejsce, gdzie gwiazdy są na wyciągnięcie ręki. Popularyzacja astronomii i astroturystyki oraz wspierania ekologicznych działań związanych z ograniczeniem ilości niepotrzebnego sztucznego światła w Bieszczadach to główne cele realizowanego przez gminę Lutowiska projektu pod nazwą Bieszczady, Niebo i Gwiazdy. Jego głównym celem jest rozwój turystyki przyrodniczej, w tym głównie turystyki opartej o astronomię, tutaj na terenie gminy Lutowiska i pogranicza polsko-słowackiego. Przy realizacji projektu wykorzystane zostały doświadczenia partnerów słowackich, gminy partnerskiej Stakcin oraz Obserwatorium Astronomicznego w Humennem na Słowacji.
To właśnie tam od 2010 roku funkcjonuje Park Ciemnego Nieba Połoniny, a działające od ponad 20 lat Obserwatorium Astronomiczne na Kolonicy przyciąga turystów jako jedna z największych atrakcji tego regionu. Na całym świecie od pewnego czasu powstają takie obszary specjalnej ochrony ciemnego nieba, które nazywane są parkami ciemnego nieba bądź parkami gwiezdnego nieba. Pomysł, który tam się narodził, postanowiliśmy przenieść na grunt bieszczadzki. Park Gwiezdnego Nieba tutaj jest większy i można powiedzieć, że jest drugim największym na skali Europy, ale także najciemniejszym. W ramach projektu przygotowano podstawową infrastrukturę dla astronomii i astroturystyki. Zakupiono sprzęt do obserwacji i pokazów astronomicznych, przygotowano 3 tarasy do prowadzenia obserwacji i pokazów, ustawiono tablice informacyjne, zamontowano również 3 stacje do monitoringu jakości nocnego nieba i poziomu zanieczyszczenia sztucznym światłem. W ramach projektu zrealizowano szereg imprez, pokazów i szkoleń. Dla turystów zorganizowano 4 pokazy astronomiczne dziennego i nocnego nieba. W pokazach tych wzięło udział wielu mieszkańców i turystów, często mimo późnej pory z małymi dziećmi. Dzięki projektowi Bieszczady Niebo i Gwiazdy, w ramach którego realizowane są działania Parku Gwiezdnego Nieba, zakupiono 5 teleskopów do oglądania Słońca za dnia, a także nieba podczas pokazów nocnych oraz lornetki do obserwacji przyrody w dzień i w nocy. W czasie wakacji w Centrum Informacyjnym Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady w Stuposianach pokazy nieba prowadzone były dla gości schroniska turystycznego prawie każdej pogodnej nocy. Dla organizatorów turystyki i właścicieli obiektów noclegowych zorganizowany został cykl warsztatów pokazujących nocne niebo jako atrakcję turystyczną Bieszczadów oraz pomagające uczestnikom w przygotowaniu produktów astroturystyki. No na razie jesteśmy właśnie po pierwszym etapie szkoleń i powoli, no w tej chwili mam sezon normalny turystyczny, ale po sezonie się biorę w miarę ostro właśnie, żeby zarówno swoją wiedzę pogłębić, no i przygotować się przed zimą. Są szanse, że się uda, żeby już pierwszych gości ściągać. Zwłaszcza, że jak mówię, ponieważ będzie kometa, zbliża się do Ziemi, będzie na przełomie listopada-grudnia i podobno fachowiec czeski twierdził, że już jest zainteresowany, niewykluczone, że parę osób ze sobą przywiezie na właśnie oglądanie, na parę dni na oglądanie komet. Właściciele agroturystyk w lutowiskach poczynili starania, aby kupić sprzęt do profesjonalnej obserwacji, bo jak sami podkreślają, zainteresowanie tą formą wypoczynku jest duże. Tak, jako pierwsi, z tego co wiem, zakupiliśmy niedawno teleskop, który będzie służył naszym potencjalnym gościom do obserwacji nieba. Jest już zainteresowanie. Wiemy z informacji turystycznej w lutowiskach, że wielu gości dopytuje, które gospodarstwo jest na tyle przygotowane, żeby mogło przyjąć astronomów amatorów. Uczniowie z gminy Lutowiska oraz partnerskiej miejscowości Stakczyn brali udział w obozach astronomicznych w Polsce i na Słowacji. W czasie zajęć poznawali podstawy astronomii, orientacji na rozgwieżdżonym niebie, obsługi sprzętu do obserwacji gwiazd. Poznawali też swoich kolegów z gminy partnerskiej, swoje regiony, ich przyrodę, język, kulturę i zabytki. Poznać tutaj sąsiadów, z którymi powinniśmy się przyjaźnić. Możemy jakoś z nimi spędzać czas, tutaj sportowo na przykład. Odwiedzić tutaj te tereny, czyli w sumie podobne do nas, do naszych Bieszczad, ale też odmienne. No i tutaj poszerzyć te zainteresowania związane z astronomią poprzez wszystkie obserwacje, jakieś prelekcje i różne tego typu sprawy. Realizacja projektu przyczyniła się do opracowania i wprowadzenia do oferty turystycznej Bieszczadów pierwszych nowych produktów turystycznych związanych z astroturystyką. Wsparła też wprowadzenie certyfikacji obiektów oferujących takie produkty. Mamy nadzieję, że kolejne produkty astroturystyki będą powstawać w Bieszczadach, służąc lepszemu wypoczynkowi turystów, poprawiając sytuację gospodarczą mieszkańców tego terenu oraz przedłużając sezon turystyczny. A nocne bieszczadzkie niebo będzie jeszcze długo pełne gwiazd.